Dzisiaj recenzja, można by powiedzieć, pod dwoma tytułami. Logitech K780, ewentualnie chcę ją mieć. Przyjechała do mnie na testy od firmy Logitech taka klawiatura i muszę przyznać, że dość mocno zapadła mi w serce. Ze względu na swoje unikalne, można by powiedzieć, właściwości. Pierwsza opcja, jak widzicie, klawiatura jest dość kompaktowa, co niektórym może przeszkadzać, że sekcja numeryczna jest połączona z przyciskami Home, End, Page Up, Page Down. Trzeba się do tego przyzwyczaić. Również klawisze kursorów są umieszczone w nieco niekonwencjonalny sposób. Niemniej jednak ja po kilku dniach użytkowania takiej klawiatury już się do niej przyzwyczaiłem i daję sobie z tym radę, można powiedzieć, natywnie. Pewnie za tydzień, za dwa już zupełnie bym się do niej przyzwyczaił. Dość istotna kwestia, przynajmniej dla tych osób, które korzystają z dwóch systemów, a nawet z trzech lub czterech, ponieważ klawiatura wspiera również zarówno, można powiedzieć, nierówno, zarówno system od firmy Apple, jak i rozwiązania Windowsowe, no i oczywiście Androidowy. Widzimy na przyciskach funkcyjnych, że są one podwójnie opisane, czyli są opisane tak, jak powinny być opisane dla Windowsa, oraz są opisane tak, jak powinny być dla MacBooka. Bardzo jest to fajne rozwiązanie, bo ja tak naprawdę korzystam głównie właśnie z takiej klawiatury na Macu, na Windowsie i podłączam ją do tabletu. Mamy możliwość sparowania z tą klawiaturą do trzech urządzeń. Mamy trzy klawisze funkcyjne, które będą realizowały funkcję przełączania pomiędzy poszczególnymi już sparowanymi urządzeniami. Sam proces sparowania jest bardzo prosty. Jedna grafika, która jest dostępna w pudełku, w zasadzie wyjaśnia nam wszystko. Klawiatura pracuje zarówno z systemem Bluetooth, czyli wszystkie urządzenia, które posiadają Bluetooth i mogą obsługiwać klawiaturę, będą z nią współpracowały. Możemy również sobie ją sparować z telewizorem, możemy z innymi urządzeniami, które obsługują klawiatury Bluetooth. Oczywiście również Logitech wspomina cały czas swój system, czyli Unify Receiver, taki bardzo niewielkich rozmiarów, jak widzicie tutaj pod klapką tylnią, odbiorniczek, który możemy włączyć w złącze USB i korzystać właśnie z niego. On pozwala nam do podłączenia aż do 5 urządzeń na jeden port USB. Jeśli chodzi o miękkość klawiatury, jeśli chodzi o jej wykonanie, jak zwykle w przypadku Logitecha jest to na najwyższym poziomie, nie mam tutaj absolutnie żadnych zastrzeżeń. Klawiatura ma klawisze w kształcie okrągłym. Rzadko się to zdarza, ale wygląda to bardzo estetycznie, bardzo fajnie i co najważniejsze, łatwo w tą klawiaturę trafiamy. Nie ma problemu z tym, że klawisze są za małe, czy odległości między przyciskami są jakieś niestandardowe. Po prostu piszemy. Ja siadłem do niej i od razu ją obsługiwałem bez najmniejszych problemów. Kolejną unikalną rzeczą, bardzo fajną, która mnie się spodobała, jest to specjalne wyprofilowanie odpowiednie miejsce przygotowane na to, aby położyć tam tablet, ewentualnie smartfon, ewentualnie tablet i smartfon. Możemy sobie w tym zagłębieniu położyć. Mamy zawsze na niego miejsce. Możemy sobie włączyć tam jakieś inne prace, podczas gdy coś edytujemy na komputerze. Nawet nie musimy, powiem szczerze, parować tej klawiatury z danym urządzeniem. Możemy po prostu stosować ją jako uchwyt pod nasz telefon. Spodobało mi się to bardzo i widzę zastosowanie u siebie w całym systemie. Od spodu widzimy podstawę z gumowymi nóżkami. Mogły być nieco większej powierzchni, ale na dzień dzisiejszy, po tym kilku dniach testów, wszystko jest ok. Te nóżki się dobrze trzymają, nic tam nie chce odpadać i klawiatura jest bardzo stabilna. Klawiatura dobrze wyważona, bardzo fajnie nam się przysysa do biurka, ma ona odpowiednią wagę, także nawet włożenie w nią tableta w orientacji pionowej nie stanowi problemu, nie będziemy tej klawiatury za pomocą tego urządzenia przeważali. Nie miałem co prawda iPada Pro wielkiego 12-calowego, żeby to zweryfikować, no ale na moim tablecie naprawdę dużo musiałbym wysiłku włożyć, żeby ta klawiatura się samoczynnie oderwała od podwórza. Można wręcz powiedzieć, że byłoby to niemożliwe, bo nawet próbowałem delikatnie ją odpychać. Jest dość duży opór w tej materii, tak więc wszystko jest tak, jak być powinno. Mnie zdecydowanie ten produkt się spodobał. Pracuje bez problemu. Samo przełączenie pomiędzy poszczególnymi urządzeniami również bez problemu. Jest odpowiednie oprogramowanie. W tym oprogramowaniu możemy sobie
dodatkowo skustomizować przyciski, możemy sobie dodatkowo pewne zachowania włączyć lub wyłączyć, czyli na przykład możemy zastosować te klawisze funkcyjne, żeby działały z wciśniętym klawiszem FN lub same, tak więc to wszystko możemy sobie dopracować. I co ciekawe, dzisiaj miałem też możliwość doświadczenia pierwszej w moim życiu, można powiedzieć, aktualizacji oprogramowania samej klawiatury. Do tej pory mi się to nie zdarzało, ale dzisiaj od firmy Logitech dostałem taką niespodziankę, żeby można było o tym również powiedzieć w tym teście. Zachęcam do komentowania, zachęcam do oceny filmu, zachęcam do subskrypcji kanału, jak i do odwiedzania strony testhub.pl.